Powiem ci dopiero, gdy zobaczę skład, bo jeśli skład będzie zdecydowanie lepszy po której stronie, no to nie mam co tutaj dużo mówić. Zobaczmy pierwsze piki, bo to dla mnie ma więcej sensu. Mam nadzieję, że będziemy wybierać mega mądrze. No miejmy nadzieję, bo tutaj ten wybór jest jeszcze bardziej cenny niż wcześniejszy. Tutaj to już naprawdę trzeba się skupić. Wielki finał, od tego może wszystko zależeć. Nani. Tak, teraz jest finał. Dlaczego ktoś się jeszcze o to pyta? To jest są ostatnie mecze. Pierwsze i ostatnie mecze, które zobaczymy. 0-0 na razie. Wielki, wielki finał. Polacy przynajmniej skończą na drugim miejscu. Oj tak, to drugie miejsce już jest tutaj pewne, lecz my oczywiście celujemy wyżej. Zobaczymy, kogo wybierze Zeta jako pierwszy wybór. Już zaraz się przekonamy. Jest Nani niestety oddana dla STMN Esports, a to jest jeden z najsilniejszych pików w całej grze. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Być może liczyli, że oni to wezmą i wiem, że Nowy by na tym grał. Nie jest niepokojący na początku. No ale zobaczmy, jak będzie wyglądała reszta składów, bo teraz mamy drugi właśnie wybór z rzędu, jeśli chodzi o ZT. Możemy coś tutaj fajnego dobrać do tej IV. Zobaczmy, kto to będzie. Brock? Bym wiedział Brocka. 8-bita widzimy. Ja nie wiem, dlaczego my bierzemy 8-bita. Miejmy nadzieję, że w końcu się to zmieni i ten 8-bitowiec nie będzie pechowy i że w finale po prostu pokażemy, że to będzie szczęśliwy dla nas Zadymiarz. Nic nie cofnęło streama, widocznie nie miałeś na bieżąco, wszystko u nas dobrze leci. Out in the open, 8-bit, mocny pick, ale dlaczego 8-bit? Bo 8-bit nie zostanie zabity przez Bobiego, ale odpowiedź na 8-bita od razu Bell. Te piki są mega mocne i od razu tick. Jak to przyzwyczaiło nas do tego STMN tak naprawdę. Oni tymi pikami zawsze robili robotę i podtrzymują to. No ja musimy coś chyba wziąć, co zmieni losy tej gry, bo... Na razie będzie bardzo ciężko. Niestety nie wygląda to dobrze. Musimy wziąć kontrę na tego tika przynajmniej. Jest kiełek. To co widzieliśmy wcześniej po stronie chyba STMN nawet. Jeśli się nie mylę, lub... Po... SK, coś takiego było. No? Tak, SK, przepraszam, w poprzednim spotkaniu, które widzieliśmy. Tak, tak. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Tak naprawdę to są ostatnie chwile, które dzielą nas od rozpoczęcia wielkiego finału. Panowie, zróbcie to dla nas wszystkich. Lecimy po zwycięstwo. Jest to w naszym zasięgu. Polska górą! Teraz pierwszy meczek. Może ten TC nie wygląda optymistycznie, ale to są chłopacy, których tu widzieli na dole. Oni są niesamowicie zdolni. Pierwszy mecz już zaczynamy. Zobaczmy teraz Zeta Division versus STMN. Musimy wywrzeć presję. Musimy tutaj nie dać się cofnąć do tyłu, bo inaczej będzie wielki problem. Bardzo ładnie mija. A on niestety zbiera za dużo obrażeń. Aj, jak tam mało zabrakło Nazara. 2 HP, no bez przesady. O, jedno uderzenie. 400 HP znowu na Nazarze. Oczywiście Kiełek ma tutaj dobry pressing. Musi bardzo uważać, jednak zbierane dobre strzały przez Zara, tam jest jeszcze teleport, musimy mega uważać, nawet nie teleport, tylko odskocznia. Ej, niestety nie! Oj, dlaczego? Ach. Jeszcze chłopaki walczą, ale wiemy, jak ciężko jest wygrać mecz, grając w osłabieniu, jednego zawodnika mniej, no raczej na nokaucie jest to bardzo ciężkie. No i niestety lepiej rozpoczyna to spotkanie STMN. Był taki moment, gdzie mogliśmy, kurczę, rozwalić tego Tika. Naprawdę dwa razy zostało mu bardzo mało HP, nie wykorzystaliśmy tego. No i sytuacja się zemściła, teraz ta mapka troszkę już jest rozwalona po stronie STMN. Czyli do końca chyba będzie tutaj działało na naszą korzyść, chociaż zaraz zobaczymy. Widzimy tutaj mocną wymianę pomiędzy Bobim a Gero, którzy mają pojedynek z prawej strony. Ja tam cały czas jednak zwracam uwagę na walkę Kiełka z Tikiem. Zar i Miał tutaj mocno cały czas się naparzają. No i miejmy nadzieję, że tym razem nie zabraknie tych 40 HP, żeby po prostu no, złożyć tego Zara, co nie? Jest on w zasięgu Miała na pewno, ale zostajemy mocno wycofani. Musimy cofnąć się praktycznie pod naszego samego respa. A wiemy, jak to jest super tutaj sytuacja, chociażby dla takiego Tika, który jeszcze ma naładowanego ulta. Tak samo Nani, ona pewnie tylko na to czeka, żeby ten super atak się jej nabił. Nikt jeszcze nie deadnął. Mecz dosyć wyrównany, ale leci teraz ult nietrafiony, świetnie! Tam było naprawdę groźnie przez pewien moment, ale Miał uniknął tego strzału. Uważaj, Miał, uciekaj! 300 HP jeszcze żyje. Cały czas jeszcze żyjemy. Nie jest lekko, teraz straszne kłopoty, ale Miał znowu przeżył, musi już agresywnie ruszać w Tika. Oj, niestety przegrywamy ten pojedynek. My nikogo nie zabiliśmy na tym spotkaniu, ale no TC wyglądał znowu lepiej po stronie STMN. STMN wybiera
tym kompozycję zdecydowanie lepiej niż my. To jest strasznie niepokojące. Ajajaj, ten meczek troszkę nam się zaczyna inaczej niż te wcześniejsze dzisiaj. Tutaj to już nie jest pewne prowadzenie na przykład 2 do 0 Zety, tylko jak widzimy, no lepiej rozpoczęło ten mecz STMN Esports. Ale ładnie grają chłopcy, tutaj powiem wam, bardzo ładnie grają, tylko tam zabrakło tak naprawdę kilkadziesiąt chyba HP do zabicia Zara. Bardzo mocna kontrola Sansa jest miała. Jest! W końcu dosiadło! Jest, teraz już nie możemy, jak teraz to oddamy, to znaczy, że no... Nie ma szans, Veni, nie oddamy teraz tego. No, mam nadzieję, bardzo ładnie. Nie ma już tej presji od Tika i to jest dobra informacja, ale ma tutaj problem Gero strasznie przeciwko Bell. Bell jest właśnie taką uniwersalną postacią, ale teraz już skończymy ten pojedynek. Miejmy nadzieję, że znowu popełni tutaj błąd Tik, bo jest on kluczowym elementem do trzymania Miała z daleka od zwycięstwa. Bez Tika gra się dużo łatwiej, więc oby szybko po raz kolejny Miał go wyeliminował. No generalnie już zapowiadają się kolejne strasznie wyrównane starcie, co widać chyba po początku na tym nokaucie, jak to wygląda. Obydwie drużyny potrafią tutaj zwyciężać. Mimo że mamy też ciężką sytuację z tym kompem, jakby nie patrzeć, to walczymy dzielnie. Chłopaki grają bardzo dobrze, agresywnie też wchodzą w swoich rywali. No i ten początek będzie najważniejszy, co nie? Żeby... Oleż to wymyślił Zar. Ten ult tam widzimy poleciał, a tak blisko, żeby nowy ten ult rozwalił. Szkoda, bo naprawdę moglibyśmy to jakoś lepiej rozegrać, było blisko. Zaskoczył nas chyba Zar tym ultem wyrzuconym. No zdecydowanie zaskoczył, tak. To było ciekawe rozwiązanie, tego też nie widzieliśmy w wcześniejszych rundach, tak naprawdę pierwszy raz to zrobił, dlatego tym bardziej było to zaskoczenie dla Polaków. No i niestety gramy teraz w osłabieniu. Będzie ciężko, będzie bardzo ciężko, leci ult w stronę Nowego, ten jeszcze z ultem sobie poradził, ale tak naprawdę Bobby jest bardzo silny, chociaż Nowy walczył do samego końca, tylko nie mamy znowu ani jednego fraga. Może Gero jeszcze spróbuje coś tutaj powalczyć z Sansem, oj, będzie chciał raczej to oddać, żeby nie nawijać ulta rywalom. Tak, zdecydowanie to jest najlepsze, co można zrobić. Nie chcemy tego ulta na Tiku, już widać, co po tym ulcie poszło. Pojedynczy ult, sprytne, proste zagranie, które też da się oglądać podczas tych lepszych gierek. No nie można być, trzeba być na to przygotowanym, ale oczywiście nie jest to takie łatwe. Ten spam od Gero musi nam pomóc, musi nam wystarczyć. Kluczem jest tutaj Tik i jedynym, kto może go zawczasu zniszczyć, to jest Miał. Natomiast Miał jest strasznie mocno pilnowany przez Sansa. To się wszystko powtarza i teraz Miał musi mega uważać, bo właśnie jest jeden krok od zginięcia. Bo w tym momencie leci ulti, leci, mamy tutaj tylko jedna eliminacja by nam była potrzebna. Jedna eliminacja to jest gra, właściwie wszystko. Nie oddajmy tego pierwszego seta. Dobra kontrola, tutaj Gero trzymany, jeszcze mamy szansę na razie, tylko ja się boję tego ulti, bo tu jest Miał bardzo mocno strzeliwany. Dobre ruchy są, świetna reakcja, niestety nie! Ajajaj. Zabrakło. Tak, myślałem, że już się uda obronić, ale no niestety STMN robi swoje i to pierwsza runda idzie na ich konto. Pierwsza runda idzie na ich konto, ale to nic, jeszcze na spokojnie comebacki widzieliśmy nie jeden raz. Oj tak, no to jest dopiero pierwsza runda, tak jak widzicie, też te team compy nie do końca nam tutaj pomogły. Miejmy nadzieję, że w drugiej od razu odpowiemy i nie damy naszym rywalom odskoczyć na 2 punkty. To chciałem zaznaczyć, że od początku tego turnieju STMN wybiera lepsze TC. Nie wiem jak się to dzieje, skoro potrafimy to zrobić i wykorzystać przeciwko innym drużynom. Widocznie albo ich trener, albo i oni wszyscy są bardzo dobrze na nas przygotowani i nie mamy asa w rękawie, albo ten mecz to był przypadek. Kto będzie... Przepraszam, kto będzie obrażał inne ekipy, od razu będę banował, od razu mówię. Tak, ja chciałem wspomnieć trochę o trenerze STMN, to jest bardzo doświadczony nie tylko trener, ale też zawodnik. On nie dość, że się dobrze zna z chłopakami, tak samo na samym graniu w Brawla, do mega skillowy gość, więc nie ma co się dziwić, że te team compy są bardzo dobrze dopracowane. Jeśli miałaby być nagroda dla trenera tego turnieju, to właśnie chyba dla niego bym tutaj ją wręczył.
No chyba, że dla Filipa z tą księgą, pamiętamy jeszcze w pierwszy dzień przy BC Gaming. Też mi się to bardzo podobało, ale to już dawne czasy, dzisiaj mamy finał, aktualnie no przerwa w tym finale. Straciliśmy pierwszą rundę, pierwszy punkt, lecz jeszcze nie wszystko stracone, tak naprawdę możemy szybko odpowiedzieć i miejmy nadzieję, że chłopaki to zrobią. Dobra, macie tutaj możliwość głosowania, trochę kultury na czacie też nie zaszkodzi, nie musicie pokazywać skąd jesteście, pokażcie, że pokazujecie klasę kibicując polskim kibicom, tak? A nie nienawidząc zagraniczne, no to po co to wszystko? To skill zwycięży na końcu. Dokładnie. No szkoda, że ten pierwszy set poszedł, ale oczywiście bardziej niekorzystna sytuacja by była, gdyby było 2-0. Wówczas wygrać 3 mecze, no to już graniczy z cudem. To jest też również bardzo ciężka mapa i boję się, że znowu to będzie 8-bit wybrany. Po naszej stronie ten 8-bit jakoś zawsze nam przynosi pecha. Na razie. Nie wierzę, że po raz kolejny by go tutaj zawodnicy Zety mogli wziąć. Tym bardziej po tym, co było przed chwilą, gdy też nie najlepiej nam się nim grało. Nie, mam nadzieję, że tego nie zrobią. Ale jest masa innych pików, które można wybrać. Można było spróbować Mendy, można było spróbować, nie wiem, może jakiś ryzykowny pik typu, chociaż Fanga nie widzieliśmy, może to na tym turniejowym levelu jest bardzo ciężkie. No na pewno nie jako pierwszy pik, aczkolwiek... No musimy poszukać czegoś oryginalnego tutaj, co nam da. Tutaj potworne piki to Rico, który jest zbanowany, Buster zbanowany, Rosa zbanowana. Cordelius, Shelka, Lu jest otwarty, Tara. To dwa piki, które prawie na pewno zobaczymy. Albo Lu, albo Tarę po jednej lub po drugiej stronie. Gdzie Lu oczywiście jest potworem, ale Tara potrafi tutaj mu sprawić duże problemy. Mr. P, ciekawe, zobaczmy. Tak, STMN zaczyna od razu od pana P jako pierwszy wybór. Jestem ciekawy, jak odpowie Zeta, chłopaki to już mocno skupieni. Też tam jakieś ostatnie rozmowy z Inso jeszcze trwają, cały czas się słyszą, komunikacja ta jest najważniejsza tak naprawdę w Brawlu. Fajnie, że mają połączenie pomiędzy sobą. No i kto będzie tym wyborem pierwszym po stronie Polaków? No ja czekam, że nie zostawimy Lu tutaj, bo jeśli STMN dostanie Mastera P i Lu jeszcze, no to ja już w ogóle się boję o to, co my cokolwiek zrobimy. Stew! To nie jest genialne rozwiązanie na początek. Na pewno takie nietypowe rozwiązanie, ale zauważ, że mamy od razu drugi pik i tutaj myślę, że po nim dopiero będziemy mogli coś więcej ocenić. Zobaczymy, jaki będzie drugi wybór Polaków. Oni wiedzieli, że mają po prostu dwa wybory z rzędu. Jest Cordelius, no w rękach miała, no nie oszukujmy się. Raczej w rękach miała, ale jest otwarty spot Lu. Ja nie wierzę, że STMN go nie weźmie. Ja wręcz się tego boję, że oni go wezmą. Bo my na razie tak naprawdę poza miałem... Poza Stew i tym, okej, okay, oni mogą wywrzeć na to impact, ale tam będzie Mr. P, który będzie spamił non-stop tymi wielkimi dodatkami zwiększającymi się, które sprawiają naprawdę duży problem. Zobaczmy, bardzo długo wybierają, ta faza trwa naprawdę, no i jest to, co mówił Veni. Polewcia. Dziękuję moderatorom za pomoc w ogarnięciu tego przepływu niefajnych emocji, zobaczmy. Pamiętajcie, że jak jesteście Polakami, to kibicujecie pozytywnie, jak robicie to negatywnie, to tylko pokazujecie, jak bardzo właściwie niefajni jesteście, a to w niczym nie pomaga, że wyzywacie drużyny zagraniczne. Kulturka musi być, to jest podstawowe i mamy pełny skład STMN Esports, wygląda to solidnie, jest 8-bitowiec, co prawda nie w naszej drużynie, więc przynajmniej go nie weźmiemy, Veni. No to wygląda tragicznie, no wiedziałem, że ten lub będzie wzięty i jest mi smutno. No więc to jest potwierdzenie, że właśnie STMN tutaj może być groźne po raz kolejny dzięki swoim team kompom. My bierzemy Piperkę jako ostatni wybór, tak prezentują się całe składy. Ja tego kompletnie nie widzę, bo jeśli chodzi o STMN, to akurat świetnie grają tym składem. Będziemy mieli Mistera P, czyli poniekąd odpowiedź na Piper. Ona będzie musiała dwa razy więcej, no chyba, że będzie świetna kontrola przez miał. Po raz kolejny w finałach nie widzę... dobrego TC i chciałbym się mylić. Zdarzało mi już się w tym turnieju, bo jednak skill jest najważniejszy. Zobaczmy. Miejmy nadzieję, że tak będzie i teraz. No, ostatni rzut oka na trybuny i startujemy z meczem. Bardzo ważne spotkanie. No i lecimy, zobaczmy. Ja trzymam mimo wszystko kciuki. Zapomnijmy na razie o tym składzie, ale będzie bardzo ciężko dla Gero zabić Zara, ponieważ mamy tutaj, chyba że któraś ze stron rzeczywiście przejdzie na korzyść. Na razie nie mamy tego. Na razie mamy nowego, który ma problem na Bogiego. 800 HP na Zarze, żeby tylko Gero teraz trafił.
No ale to jeszcze jest za mało. Jeszcze nie mamy całkiem kontroli. Teraz może się uda. Świetnie. Miał. Teraz musi go zabić. Miał. Miał. Jest. Pięknie. Ale nie do końca to chcieliśmy uzyskać. Nowy zabija. Dobra, jest jeszcze kontrola. Jeszcze wszystko jest w naszych rękach. Tu nowy musi uzyskać dobry pressing. On nie może dać się stąd wygonić, ale najchętniej bym rozwalił ten murek. Nie, niestety Bobby niszczy miała i nowy zostaje sam po drugiej stronie. Będzie to poniekąd problemem. Może chociaż zniszczy ten totem, który tutaj jest. O, bardzo blisko Zar. Nowy duży problem dla nich, ale nie mamy tego. Świetnie miał to, co oczekujemy. Teraz jeszcze idzie na Bobiego. On będzie tutaj starał się wywrzeć ten pressing. To jest chyba jedyne rozwiązanie. Polaków bardzo dobrze to wygląda teraz, ale 7 tylko na naszej stronie. Bardzo ładny unik. Gero, bardzo ładna gra miała, to trzeba zaznaczyć. Tak jest, ten kurde już tutaj się wyróżnił od samego początku. Mamy 9 gema zebranego. Jeszcze jeden, to jeszcze nie jest koniec. Tam zobaczymy, co nowy zrobi. Brakuje mi tu tego rozwalenia tej całej otoczki, która tutaj jest. Świetna robota, miał! Brawo, miał! Brawo, miał! 13! Jesteśmy! Ha, ha! Polska górą! Teraz panowie, teraz to utrzymać. Oni nie mogą teraz tego nam odebrać. To by sytuacja nierealna ze składem, który mają. Mają świetny do defensywy, ale nie mają świetnego składu do odebrania. Go! Brawo panowie, zwróćcie uwagę, że radziliśmy sobie cały czas z tym ośmiobitowcem. On mimo, że tam jakieś gemy kolekcjonował, to cały czas był kontrolowany i dzięki temu po też cudownej grze miała, bo to co on robi na Cordeliusie to jest warte wyróżnienia. Są dobre humory, walczymy dalej, może być zaraz 1-1, a nie 2-0 i właśnie na to liczymy. Lecimy. Tak jest, meczik startuje, zwróćcie uwagę. Od razu przydałoby się trafić parę razy w tego Zara, żeby to HP mu spadło, bo gdy ma 10 tysięcy, to czuje się no mocno pewnie. 3 gemy leżą na środku, kto je zgarnie. Na razie nikt się po niej nie rzuca, tak, bo to jest bardzo ryzykowne. Lepiej skupić się na rywalach w tych pierwszych momentach. Oj, było blisko, żeby Gero deadnął. Dobrze, brawo Gero. Dalej jesteśmy wszyscy przy życiu, a to jest najważniejsze. Czekam szybko na ulta ze strony miała, bo to może nam bardzo pomóc. Bobby ma mało HP. Nowy! Niestety nie było żadnego fraga. Dobrze! Brawo! Co za przewaga się robi, zwróćcie uwagę, 6 gemów, jeszcze ich tutaj atakujemy. Świetny ult w wykonaniu Gero, zdąży zebrać tego 7. Tak, a wiesz jeszcze w czym pomaga ten ult? Ten ult jeszcze pomaga w zabezpieczeniu tego totemu, który zazwyczaj jest tutaj stawiany. Świetna robota miał, Zar właściwie bez szansy, teraz musiał ten totem postawić o wiele niżej. Pięknie, jeszcze tylko jeden gem zebrany i myślę, że to jest tylko kwestia czasu, bo tak naprawdę w dwóch stoimy na środku. Czy zbierze to nowy? Tak, nowy to już ma, więc teraz ani Gero, ani nowy nie może deadnąć. Panowie, wycofajcie się, nowy ma mało HP, Sans będzie atakował, ale tak naprawdę jeden z kolegów SNMN jest bardzo... Oj, miał tutaj troszeczkę za dużo oddał, musimy uważać, bo trzech właściwie graczy szło teraz na szczęście, zostało to wyrównane. Pięknie, bardzo dobrze! Wyrównujemy stan tego spotkania, 1-1, Zeta pokazuje, że jest silny. Pięknie, cudownie, tak powinno to wyglądać. Tak jest, no tego potrzebowaliśmy właśnie, szybkiego wyrównania, nie dać tutaj odskoczyć naszym rywalom, no i idealnie się to stało. Polska górą! Polska górą! Pięknie, od razu widać takie zakłopotanie w głowach graczy STMN. Oni myśleli, że ten mecz tutaj od początku sobie ustawią, ale no nie, nie, z Zetą tak łatwo nie ma, proszę państwa. Ale świetne mieli TTC, ja chciałem tutaj wyróżnić w tym meczu nowego. Zresztą, wiesz co? Powiem ci tak, o, tu nie można wyróżnić jednego gracza. To jest jedne ze spotkań, gdzie wszyscy grali najlepiej, jak się tylko dało, ale mimo wszystko nowy. Zobacz, co robił nowy. Nowy kończył Gero, miał, zapewniał całą stronę, cały ten pressing. Genialnie, no po prostu mistrzowie świata. No tak powinni grać mistrzowie świata, tutaj wszystko musi śmigać, nie tylko jeden zawodnik, który robi przewagę, ale właśnie cała drużyna. No i to mamy, mamy mocny team, który w końcu jest świetnie zgrany, dlatego patrzcie w ogóle te statystyki, no tutaj już jest koszmarna różnica. Cudownie, cudownie, ja nie mam tutaj dużo powiedzenia. Staty oczywiście potwierdzają tylko to zwycięstwo, nie w każdym przypadku, ale w tym tak. Dzięki wszystkim dobrym widzom, którzy tutaj przychodzą i zostawiacie pozytywne rzeczy. Pamiętajcie, że możecie wpadać jeszcze na tego ostatniego tweeta i jeszcze ostatni tweet to będzie tak naprawdę. Nieważne co się stanie, w sumie jesteśmy już poniekąd zwycięzcami.
Ale no jeszcze jak chcecie na tego ostatniego wpaść, żeby zostawić pokrzepieniające jakieś tam dobre komentarze, to zapraszam tutaj na tego Twittera, przypięty na 5 minutek i no, czekam na kogo. Warzone Split, to będzie kolejne starcie. Brakuje nam 2 punktów, żebyśmy zwyciężyli, zostali wielkimi mistrzami. Czy Zeta Division po raz kolejny podniesie właśnie ten puchar, tylko w innym składzie, naszym polskim składzie? Byłoby superowo i na to liczymy. Co za piękny moment dla naszych wielkich graczy. Zeta Division w finale to i tak się wydawało na początku bardzo nierealne przed tymi ćwierćfinałami. Chociaż oczywiście my wszyscy obstawialiśmy Zetę, to ten scenariusz był naprawdę, podkreślmy to jeszcze raz, na granicy tam przeszliśmy. Jakiś filmiku nawet miał tatuaż STMN na ręce i nie wyglądało mi ten tatuaż schenny, tylko prawdziwy, więc ciekawa akcja. STMN na zawsze. Tak jest. No ja już to bym zrobił Zetę, aczkolwiek stronie od tatuaż. No więc zobaczmy, bo to będzie bardzo ważny wybór. Zwróćmy uwagę, jaki będzie pierwszy pick i zaczynamy tym razem my, tak? Zeta będzie zaczynać. No i pierwsza... Split. Ach, Split. No... Mamy tutaj fajną statystykę od Masashi, że Zeta była już wiele razy w finale w tym roku, a przegrała tylko 3 z nich i było to m.in. na FUT, SK Gaming, no i FA Poland na wiosennej Zadymie, taki polski turniej, ale na takich większych turniejach to tak naprawdę tylko 2 razy przegrywali w tych finałach, więc rzadko się to zdarza. Miejmy nadzieję, że utrzymamy tą statystykę. Nie, no musimy wygrać, no co mnie się pytacie, czy mnie się pytacie, czy my wygramy, czy nie, no musimy wygrać, oczywiście, że musimy wygrać. To jest coś niesamowitego, natomiast no mamy bardzo ciężkiego przeciwnika. Przeciwnika, który świetnie maczuje nasze TC. Mamy teraz my, Lu, który w ostatniej grze nawet dobrze był skontrowany. Mamy tego Surge'a wziętego po raz pierwszy chyba w tym turnieju. Tak jest, Surge bardzo, no w ogóle chyba rzeczywiście nie był wybierany, tak nie umiem skojarzyć, żeby był w jakiejś gierce. Lu 2 razy? Że tak można? No to już niech będzie 3 razy Lu. Tak, ale sobie tutaj team comp sprawili zawodnicy. No ja chyba to wyślę, żeby... Możesz wysłać, myślę, że to i tak mają tego świadomość w pełni organizatorzy. Jakaś lekka wpadka. Możemy podglądać na tych innych kamerach, bo tam powinno być na tych stolikach zawodników widać, kogo oni wzięli. Może to zaraz zobaczymy. No dziwna sytuacja, widzimy, że są jakieś problemy, dlatego też tutaj długo pokazywane trybuny. Akurat musiało się to wydarzyć przy finale. Tak. No ale to już jest stres, to już są emocje. Tam coś, jakieś problemy może nawet techniczne są zrobione, widzę tutaj... Oj, ewidentnie, bo no, to widać po ujęciach, jakie nam pokazują, co nie? Takie, żeby tam nie patrzeć, co tam się dokładnie dzieje po stronie Zety. Pewnie akurat wbiły osoby, które są odpowiedzialne, żeby naprawiać te rzeczy. Tak, no zobaczmy, na spokojnie, bo... I tak dla nas każdy scenariusz jest teraz dobry. Słuchajcie, każdy scenariusz jest dobry, ale czekamy na ten najlepszy teraz. To jest tak jak pomiędzy, nie wiem, Teslą a Mercedesem wybór. Jedno i drugie dla mnie by było dobre. Chłopaki swoje już zrobili i teraz można jeszcze tylko bardziej po prostu nas uszczęśliwić i pewnie samych siebie, no bo oni to głównie robią tutaj dla siebie, żeby spełniać swoje marzenia. Zobaczymy, no cały czas ta przerwa techniczna, może to wybić z rytmu zawodników, miejmy nadzieję, że zawodników STMN, chociaż Zeta właśnie była teraz na fali, więc ja bym wolał, żeby szybciej te kolejne rundy dostawali, ale jak mają wygrać, to wygrają nawet i po dłuższej przerwie. Teraz jest cały, piękny, Polska górą, macie flagi, ci co oczywiście mają tą możliwość. Macie fragi, no i czekamy. Zobaczmy, co się dzieje na scenie. Tak, szukamy jakichś osób, które możemy kojarzyć. Aktualnie żadnych Polaków nie widzę. Ale są tam kibice Zety, widzę, że nawet spodnie Zeta Division. U pewnej osoby, która tam siedzi w pierwszym rzędzie. Piękny puchar. Prezentacja tego pucharu. Już za niedługo ktoś go podniesie. Albo Zeta, albo STMN. Dla nas opcja jest jedna. Ale ciekawy, naprawdę taki puchar ciekawy, trzeba przyznać. Chciałbyś zobaczyć rozgrywkę trzech Lu? Powiem ci, że to mogłoby być w takim meczu pokazowym. Byłoby to na pewno fajne. Trzech Lu na trzech Lu. A pamiętasz, że były takie mecze z tym Edgarem, nie?
Tak. Było 6 Edgarów na 6 Edgarów. Jak najbardziej. Właśnie często nawet jak już w ogóle jakaś nowa postać wychodzi, nie musi być darmowa, to często się takie mecze można spotkać. To było naprawdę ekstremalnie rzadkie, bo nie działo się to długo, ale mieliśmy taką sytuację w przyszłości. Dla tych z was, co nie wiedzą jeszcze, to było 6 Edgarów versus 6 Edgarów, padnięte serwery, to co mówiliśmy trochę wcześniej. Rzeczywiście się tam dużo działo wtedy. Tak, naprawiają cały czas, musimy jeszcze chwilkę poczekać. Pewnie, właśnie ciekawy jestem, jak to zostanie rozwiązane. Czy faza pików będzie od nowa, czy po prostu te piki, które były wybrane? Raczej tak, te piki, które były wybrane, zostaną i po prostu tak. Od tego momentu, kiedy się zlagowało, będziemy kontynuować. Zazwyczaj historycznie tak było, że w moment ten, wszystko jest tak samo i po prostu jest kontynuacja. Ten mecz będzie miał minimum 4 mapki, więc widzimy, że kolejna po tym hot zone to będzie napad. Hot Potato, a gdyby się zdarzyło, że będzie 2 do 2, no to na końcu czeka nas jeszcze Bro Ball Field Goal. Tu chyba nawet ja dokładnie mam to zaznaczone, zaraz ci powiem. Gdzieś miałem to kompletnie zaznaczone. Nie, no już chyba finału nie mam. Nie, finału nie mam. Okej. Okay. Finału nie mam, więc niestety czekamy do końca, co to tam nam pokażą ten organizatorzy, ale jakiś chyba większy problem jakiś się zdarzył. Ewidentnie, bo jednak widzimy, że ta przerwa trwa coraz dłużej i dalej jeszcze to wszystko nie jest ogarnięte. Ale po raz pierwszy, dopiero zobaczcie, całe mistrzostwa zdecydowanie chciałem zaznaczyć, że po raz pierwszy dopiero problem. Chyba w każdych mistrzostwach od samego początku mieliśmy jakieś zgrzyty. Tutaj poza jakimiś tam drobnymi błędami typu, że Zeta nagle jest, się okazuje, że Zeta na zagranicznych Events Brawl Stars już przegrała, gdy dopiero zaczynamy grać. Jest bardzo zaskakujące. No tak to właśnie bywa czasem. Ciężko zrobić taki idealny turniej bez żadnych błędów. Aczkolwiek ten jest bliski tego. Na pewno trzeba tutaj ten turniej wyróżnić i długo go zapamiętamy. Ale głównie przez to, jak daleko zaszła Zeta. Więc teraz tylko postawić kropkę na i, no i zwyciężyć jeszcze ten finał. Już mamy tutaj informacje od organizatorów, więc dla was przekazuję, że okay. Powinno to być około 5 minut od momentu, no, kiedy się pojawiło, dobrze. Więc teraz jeszcze mamy 3 minuty około. Wszystko się może. Bardzo dobrze, jakaś drobna usterka zaraz powinna być naprawiona. Fajnie, że to się nie będzie jakoś dłużej przedłużać jeszcze. 5 minutek można poczekać. Jasne, że tak. No, ja nawet poczekam o wiele dłużej. O, tutaj jakiś pan. A ten pan to jest chyba Polak, to tak kojarzę z twarzy, powiem ci szczerze. Miałem okazję z nim chyba rozmawiać w Paryżu. Jak dobrze zapamiętałem twarz, wydaje mi się, że to jest Polak. Dobra, moi moderatorzy wiecie co robić, jak ktoś tam nie ogarnia dobrze. Kultura, chociaż podstawa jakaś, nie? Dużo nie wymagam. Zobaczmy scenę, żebyście bardziej mogli się zbliżyć do tego, co tam się wyrabia. No chyba Mityk rzadkość tej nowej postaci, z tego co kojarzę. Tak. Właśnie ja też tak zdążyłem to zobaczyć, nie byłem pewny, ale też mi się wydaje, że to jest Mityk. Ale to nie potwierdzam, tylko z tego wam mówię, co usłyszałem. A więc bardzo przyjemny gift od twórców, taka wysoka rzadkość dana, więc bardzo mnie to cieszy. Piękne kibicowanie, piękne. No i mamy tutaj polską ekipę. Na tak ogromnym, fajnie te ekrany wyglądają, nie wiem czy wiecie, to są takie duże ekrany, jak się do nich podejdzie, to my to widzimy jako piękny obraz, jak się do nich podejdzie, to są takie duże kropki, z których jest zbudowany ten ekran. Właściwie wielkości palca niemalże, tego nie widać, no, dopiero na tych ujęciach. Uśmiechy, zobacz, są uśmiechy u zawodników, jeszcze tam jakieś ostatnie rozmowy. No zobacz, to są bardzo młodzi gracze, to jeszcze całe właściwie przyszłość przed nimi, tak naprawdę bardzo, bardzo młodzi. No, Inso jest starszy od nich o kilka lat. Sam się niecierpliwi, zobacz, jest niezadowolony. Ale jakieś tam problemy z grą są, z grą bezpośrednio. No bo rzeczywiście ten czas zaczyna się przedłużać, to 5 minut trwa chyba już troszkę dłużej, więc może rzeczywiście nie było takie łatwe do ogarnięcia, trzeba jeszcze chwilkę poczekać. Dziecię, mam potwierdzenie od mojego synka, który słuchał, że to jest jednak Mityk. Okej, okay, no to klasa. Mityczna postać, fajnie.
No, malutka przerwa dla nas. Mój synek potwierdził, że mityk to musi być mityk. Mój synek ogarnia wszystko, co tam się dzieje w Brawl Stars. No, jeszcze są problemy, jeszcze są problemy. No, coś się musiało zdarzyć z grą, skoro nagle mamy w ogóle dwa lula, nie wiem, może tym z ich interfejsem. Znowu będzie draft, czyli znowu będzie wybieranie. Od nowa. O kurczę, to ciekawe bardzo. Patrz, jaki zawiedziony tutaj ten zawodnik. O, jeszcze dyskutują, są bardzo źli zawodnicy STMN, nie podoba im się to. Z jednej strony się im nie dziwię, no bo jednak skoro wybrali sobie takiego fajnego zadymiarza, z którego byli szczęśliwi, a teraz mogą go nie mieć, bo na przykład Zeta go zablokuje, no to, to rzeczywiście jest to dziwna sytuacja. Tak, ale no widocznie te problemy, które się pojawiły podczas gry, najwyraźniej miały wpływ na to wybieranie. Z drugiej strony Surge, no jest, pierwszy raz widzimy taki pik, ale ten pik jest bardzo mocny na tego splita. Może to być tutaj taka dosyć kluczowa sytuacja w tym meczu. Widzimy, że zawodnicy STMN są bardzo wkurzeni. No i pytanie, jak to na nich zadziała? Czy motywująco, czy jednak przez to wkurzenie nie będą mogli się dobrze skupić na spotkaniu i nie będą wykonywać dobrze taktyki? Będzie, bo jeśli będzie draft od samego początku, to spodziewamy się bana Surge'a. Ale podgłaśniam. 8-bit sound? 8-bit. Yeah. なんかスキンのやつだよな、多分。あ、そういうこと？うん。ワンチャン持ってないやつやつあれ。いや、ベルのウルトの初動なんかベルのウルトの音やけど。ビューの音やね。行ってみるか。うん。ベオ？ Maybe レベルマーク。レベルスーパー。アイスンサボードブロー。Like ah。ベルマーク。Prossima fermata, ospedale! Sam! Ah, konna koto yu ka? Kore ka? Blue ja nai na, tabe. Blue to Sam. Sam ka? Sam? Chuck. Chuck? Chuck tsukae. Ya, maji ka? Sokka sokka. Shiran da. Itte tan da. Okay. Chuck. That's gotta be Chuck, right? I have no idea. No. Maybe Grom? No, that's Chuck. これとこれ Yes, it's Nita. It's Nita? It's Nita sound. Call it. What? You don't know that? Pew! 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 Colt? Colt. Colt. Obviously, easy. Super. Colt. Gray. Ka? Gray. Colt. That's Colt. No, it's Gray. Pew, pew, pew. No. Gray doesn't even have a song. No. He just says, Gray. Pew. Carl. Carl. Carl? Carl, super. No, 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 wait, 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 wait. I am only thinking about Carl. It's Charlie. Ah, I don't know who that is. I have is. No idea. Oh, yeah. It's a new brawler. Just Hank? No. No. I don't know. Carl? Eh? Hypercharge ka nanka o... いたスタパか、いや、スタパかなんかを買った時のあの、あ、そっち系か。アンロックサウンド I don't have idea. Maybe hypercharge, but I don't think so. Can be something in game, like box of Shadon or that type of things. Oh, Showdown Power Cube. Or like the drink. Box? The drink. No, Showdown Energy Drink. When it spawns. Okej, okay, możemy już wracać. Cały czas przedłuża nam się ta przerwa. Miejmy nadzieję, że teraz już chłopaki są gotowi. I chyba tak, jak widzę nawet na ich postawy z tyłu. Już tutaj możemy się szykować pod fazę pików i banów. No i właśnie ona jest przedstawiana. No i zobaczmy, czy mamy znowu lu, czy to jest umownie powtarzane. Czy nie mamy bana chyba Surge'a? Tak, nie ma go na pewno. I kolejność się chyba zmieniła. Nie wiem, czy wtedy nie zaczynali właśnie nasi rywale? Nie, no jest inaczej zupełnie. Jestem zdziwiony, no bo skoro chcieli to wybrać, to mogli to zrobić. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Gratulacje. Rossa, ciekawe. A to już jest trochę niepokojące. Rossa na Barleya i Sansa. I na
na Gale'a, to jest niepokojące. Tak, dokładnie, to jest finał, tutaj pytacie na czacie. Ostatnie starcie już dzisiaj na pewno, 1-1 aktualnie STMN kontra Zeta. Gray po naszej stronie, to jest bardzo skillowy TC tutaj, w sensie, no nowy, nie wiem, ja tego nie widzę. Gale ma osłonę przed Grayem, Spike po ich stronie. Każda strona bardzo mocnie obsadzona, bardzo mocna kontra na Rosę. O Jezu, nie wiem, nie, nawet nie będę mówił, co myślę, niech wygrają panowie i tyle. Miejmy nadzieję, bo to już najwyższa para, żeby tą przewagę sobie troszkę zrobić. Jest 1-1. Drużyna, która teraz wygra, będzie bardzo, ale to bardzo blisko zwycięstwa właśnie w całym tym finale. Mocno skupieni chłopacy, no i co? Let's go! Zróbmy to po raz kolejny, pokażmy, że potrafimy pokonać STMN. Polska górą! To jest jedyne, co możemy zrobić. I teraz pierwsze spotkanie, zobaczmy. Pierwsze spotkanie po tej przerwie technicznej 1-1, czyli zaczynamy od samego zera. Bardzo ciężko będzie Zarowi tutaj wyjść, aczkolwiek oczywiście gra na dwóch graczy, aczkolwiek ma Barleya jeszcze do pomocy. I niestety to, co powiedziałem, Rosa no, nie ma łatwego życia na dwóch graczy STMN, których właściwie nic nie może zrobić i niedobry pull od Gero, a to by strasznie zmieniło rozgrywkę tego spotkania. To wygląda wręcz tragicznie. Ajajaj, no na razie jest naprawdę ciężko. Co tak naprawdę nowy na tej Rosie może zrobić? Kurczę, przeciwko Gale'owi. Może, jeśli wejdzie do strefy i Gero po raz kolejny nie otwiera tej mapy, więc wszystko idzie na niekorzyść naszej ekipy. Tu jest potrzebne otwarcie, czyli asysta od Gero, żeby była możliwa, ale na razie się tak nie dzieje. Oj, pięknie! Jest, wreszcie! Niekoniecznie ten pull, co byśmy chcieli, ale mamy tam Rosę pomalutku zdobywającą, grającą na dwóch graczy. Teraz pomalutku procenty idą na naszą stronę. Leczenie niestety po stronie eSports. No, ich team comp jest zdecydowanie lepszy tutaj. Zdecydowanie chciałem zaznaczyć, nie tylko lepszy. No właśnie, to jest ten problem. Sam z tego co widzę ma jeszcze jeden gadżet na Gale'u, więc to trzeba będzie warto tutaj zwrócić uwagę. Tego Tornado czy tam Twister. Ależ podjazd Gero! No ale to jest właśnie Tornado, które zapobiega temu. Ale wyrównujemy procenty, to jest co powiedziałem. Jak nowy wejdzie, to już jest dla nich dużym problemem przez chwilę oczywiście, bo dokładnie, zaraz super, przeżywa to. Mamy teraz Miała, który ma Hypercharge'a i słuchaj, co się teraz stanie! Nie, Rosa nie zdąży dojść tutaj, niestety! A można to było lepiej trochę wykorzystać, ale i tak się udaje zrobić killa, pięknie! Bardzo ważny frag od nowego, procenty coraz bliższe do setki! Oj, panowie, 95% jeszcze chwila! Jest! Oni jest! To zrobili. Jest! To zrobili. Boże, oni są niesamowici! Oni są najlepsi! O, że to co robi nowy na tym piku, to jest niesamowite. Przecież on gra przeciwko dwóm kontrom właściwie na swój pik. To było aż niemożliwe, żeby tak dobrze poradził sobie tutaj Rosą, a on to robi. Dwa pule od Gero nietrafione, a i tak wygrywają, więc jeśli teraz trafi na początku, to tylko może być lepiej. Więc po prostu oglądajmy, zwróćmy uwagę, jak to będzie wyglądało. Start niestety troszkę gorszy też po naszej stronie, ponieważ jeden z naszych zawodników dead, no ale to było do przewidzenia, no co tam na początku, jak jeszcze nie był do końca naładowany nowy, no ciężko miał, żeby coś więcej tutaj właśnie zdziałać. Zobaczmy, procenty na razie w miarę równo, ale dosyć dobry ult Zara na tym spajku. On jest też tutaj cały czas groźny, podchodzi raz tu z jednej, raz z drugiej strony. Uwaga, nowy atakuje po raz kolejny, ma tam mocną wymianę z Sansem, nie. Już tam widziałem nabitego ulta, więc zawsze jest to plus. Nietrafiony ten. Wow. Nietrafiony gadżet. Tutaj, no właśnie, bo ult był bardzo dobrze trafiony przez Barleya. Tak. Ale Gero jeszcze został przy życiu. Walczy cały czas z Zarym, jeśli on go tutaj poradzi. Oj nie. I było blisko, no szkoda. Jest, jest! Ważny moment, brawo nowy! Przejmujemy strefę z dwóch stron. I niech te procenty się nabijają jak najszybciej się da, bo bilet z ultem. On się jeszcze leci w tych krzakach dodatkowo. Jest, dawaj, pięknie, dawaj, pięknie, bardzo ładnie nowy. Teraz zginie oczywiście. Nie, nie wierzę, jeszcze żyje nowy! Dwóch graczy na Rosie. Prawie by porobił Sansa, dzięki temu miał tutaj mógł troszkę zejść i pomóc. Zobaczmy, on też nabija kolejne ważne procenty. Nie, tak niewiele zabrakło. Cały czas Gero walczy, oj, ależ to jest wyrównane starcie. To tylko pokazuje, jaki to jest poziom, idealnie jak na finał. Nowy teraz będzie bardzo ważne wejście. My już tylko walczymy o tą stronę, przypominam! Nie, super, super, szybko! Musimy tutaj jakoś tego Sansa wyrzucić z tej strefy, bo on coraz tutaj jest groźniejszy. Dawaj, Gero!
jest tam nowy, też nagle się zrespił, to już są ostatnie procenty. Ajajajajaj. Mają 2 sekundy w strefie, to jest prawie nie do zatrzymania, prawie nie do zatrzymania. Już raz mieliśmy taką sytuację, że też było prawie nie do zatrzymania i się udało, więc może tym razem też tak będzie, tym bardziej, że Gero tam idzie z drugiej za strony. Za późno, nie. Za późno. Niestety. Oj! Nie. Chociaż poczekaj, jeszcze nie. Jest Sans, jeszcze jest Bobby. Trochę brakło, no. Ten problem jest troszeczkę z gadżetami, widzę tutaj na Gero, jeśli chodzi o grę. Ja oczywiście to jest bardzo ciężkie do zrealizacji, ale i tak niesamowita gra po stronie Polaków. Brawo. I tak, tym czym grają, ten pomysł, ich zamysł jest na pewno przetrenowany, to mamy bardzo dużą kontrę na tą Rosę. Zobaczmy kolejny meczek, bo teraz bardzo ważny mecz. Teraz mecz o kolejny set właściwie jest. Zobaczcie, jak nowemu tu jest mega ciężko, zdobywa kilka procent, tutaj panowie we dwójkę, my nie mamy dodatkowego leczenia, to jest największy minus, tu musi być 100% skilla, czekamy na Gero, na ładnego pula, jeśli on by otworzył w końcu to przejście, to by nam dużo pomogło, ale skupili się jednak na spajku, bardzo dobrze, nowy sobie daje radę i jeszcze ucieka, zobaczcie, jaka świetna jego gra jest, jak on unika tych wszystkich strzałów. Niesamowite jest i teraz, nie, jeszcze jest ten tornado i on teraz... Radę, właśnie, musimy się go szybko pozbyć, żeby on zużył je wszystkie. Tak, ale zobaczcie co robi teraz, miał, świetna gra, miał, nie pozwala dojść tutaj temu Spike'owi, więc jesteśmy w impasie, gdzie właściwie punkty nie lecą dwóch strefach dla dwóch drużyn, tylko pojedynczo. Mamy nowego, który teraz tam wchodzi, kolejne tornado, niestety nie trafione do końca, ale teraz pięknie nowy jeszcze spróbuje walczyć, mam nadzieję, że zabije Sansa, ale on się bardziej skupia na Barley'u, wiadomo o co chodzi, tam już mamy zajętą strefę, ja nie wiem czy ty to widzisz, to jest jeszcze jedna strefa. Tam bronimy teraz, oczywiście bardzo ładny miał, on ma hypercharge'a, ale nie ma jeszcze super i czekamy tutaj na instant zamrożenie, teraz to ma i brawo, to jest moment, na który czekaliśmy chyba, teraz już nie może się zepsuć, kolejne super wylatuje od niego. Przepięknie, 79%, tylko nie zepsujmy teraz, najprawdopodobniej zostajemy kolejnego seta, gdzie nowy teraz schodzi, jest nie do zatrzymania, 5 sekund zostało w strefie, jeszcze 3 sekundy, GG, GG, GG. O matko, ale tutaj był pogrom tak naprawdę, zauważ, jest wyrównane. Jest! 2-1, Zeta Division w wielkim finale. Brakuje nam jeszcze tylko jednego punktu i będzie ta trójka. Ta przerwa techniczna była niesamowita. No, zadziałała na naszą korzyść. Szczerze, dobrze, że tego serwa fajnie było. O, pięknie, cudownie, przepięknie. Co się dzieje w tym spotkaniu? Polska górą! Polska górą! Pięknie, pięknie. To jest gra wygrana skillem. Zobaczcie na co nowy grał tutaj. To jest nieziemskie. Świetna gra miała na Lu. Niesamowicie miał tutaj, bo podczas tych mistrzostw daje dobry występ, poza tym jednym spotkaniem na Squeaku. Niesamowicie dobry Gero też tutaj miał swoje akcje. Chociaż oczywiście na Greju no nie do końca 100% wchodziło, ale razem jako team oni są niesamowici. Nie, no naprawdę piękna sprawa, to co się dzieje w tym momencie, no to już na pewno przejdzie do historii, bo my jesteśmy o krok od wygrania wielkiego finału. Przepięknie. Tu wiesz, jeden set nam brakuje, nie zmarnujmy tego. Zobaczmy na statystyki, które tutaj widać. No, staty, zobaczcie jak dużo obrażeń zrobionych jest na Bobiego, to co wam mówiłem. Lepsze staty po stronie przeciwnika nie zawsze okazuje się zwycięstwem danej drużyny. To co wam powiedziałem, ciężkie piki czasami mają rację bytu, ale to co robi nowy na tej Rosie, no to było mistrzostwo świata. Jeszcze nie widziałem tak dobrej Rosy unikającej Barley'a i na ten sam właściwie Gale'a, który również mocno kontruje Rosę. Tak, bliżej zwycięstwa być nie możemy, brakuje nam tylko jednej rundy. Hot Potato Haste, to jest właśnie ta decydująca mapka, miejmy nadzieję, że już decydująca, no bo jeśli na niej nasza polska ekipa zwycięży, no to przechodzimy do historii, no i zwyciężamy cały turniej. Cudowne. Oj, dzieje się, naprawdę. Zaparło mi dech w piersi. 2-1 na razie w setach, 2-1, mamy jeden set, zobaczmy teraz kolejną fazę pików i banów.
Od razu czak zbanowany. Takie tętno, nie wiem, nie sprawdzę nawet. Jak padnę, to padnę, trudno. A, jak nie sięgnie 200, to będzie dobrze raczej. 160 już było. Zobaczmy. Estemenis, ale to bardzo emocjonalnie biorę. Ja bardzo, jeśli chodzi o polską ekipę, to ja wiem, że ja we mnie takie emocje wchodzą, jak normalnie mi się nie przytrafia. A zazwyczaj jestem dość spokojnym człowiekiem, ale widzicie. Hot Potato. No i czy tutaj okaże się to dla nas dobrą mapą historycznie, narodowościowo wręcz, ulubiona mapa wszystkich graczy polskich lub większości graczy polskich. Zobaczmy, co na tym miał bardzo mocny pik, jak najbardziej. Tak jest, mamy wziętą EMS, więc to świadczy całkiem dobrze. Zobaczymy, jaki będzie drugi wybór po stronie Polaków. Colette między innymi zbanowana, jest też zbanowany Lou, Cordelius i Dynamike. Tych postaci na pewno tutaj nie zobaczymy w tym, można powiedzieć, że już miejmy nadzieję, ostatnim starciu. No, kibice też na trybunach nie mogą się doczekać tych ostatnich wyborów, żeby mecz się już rozpoczął. Jest Rufs. No i niesamowita sprawa. Rufs jest bardzo dobrym odpowiednikiem w razie gdyby został wzięty Rico. Nikt raczej nie weźmie Rico. Dynamike raczej już nie ma sensu, gdy mamy Colta, ponieważ Colt strasznie ma wpływ na całokształt tej mapy, więc chyba Trowera nie zobaczymy. Chyba, że jednak, no nie wiem, ale wątpię w to. Barley. Oj, bardzo ryzykownie. Ja bym chyba, ale to nie po naszej stronie. Oni jak najbardziej mogą. Natomiast, no czy tu nie będzie przypadkiem, nie, czak zbanowany, więc to już ta taktyka odpada. My tu się aż prosi Thrower, aż prosi się Dynamike, ale jest zbanowany, także ja dopiero no, potem zobaczyłem. Dynia też ma bana, dokładnie, właśnie jako pierwszy od razu został zbanowany pół drużyny STMN Esports. Kto będzie kompletował tą drużynę polską naszą, uwaga, sprawdźmy. No tutaj tylko Edgar. O! Jest i on! A, Edgar! Cały turniej czekania na Edgara. Ktoś się pytał w pierwszy dzień chyba, czy będzie Edgar na turnieju. Ja sobie zażartowałem, nawet nie patrzyłem na to, mówię, ja tu bym wziął Edgara. Ale no, numer. No mamy w finale, no kto by pomyślał. Ale chciałem tutaj zaznaczyć, nie cieszmy się za wcześnie, bo Edgar, jeśli weźmie pierwszy gadżet, jest dobrze i szybko reaktywny. Ale Barley potrafi się obronić, tylko będzie zmiana gadżetu z leczenia na slowa najprawdopodobniej. To nie jest oczywista gra. Zobaczmy teraz pierwsze spotkanie, w takim razie lecimy. Mamy Edgara na Mistrzostwach Świata. To jest coś, czego chyba się nikt nie spodziewał. Ten Edgar jednak dobrym gadżetem od razu będzie raczej atakował. Oczywiście bez problemu zniszczy Colta. Fajne, to było fajne. Tak jest, no czuję się, że mój pik po raz pierwszy wybrany. Zimon, gdzie jesteś? Zimon, halo. Ale oczywiście jeszcze musimy to wygrać teraz, no to jest niedobre za bardzo głębokie wejście tutaj Edgara, chociaż jakieś obrażenia tutaj, ale świetnie, ładnie Gero, jeszcze bym skoczył ostatecznie. Ale pięknie, jakie piękne obrażenia. Wyciągnął z tego chyba najwięcej, ile mógł. Ale numer, no tego się nikt nie spodziewał. Halo, gdzie jest Zimon? Tutaj Zimon i Edgar. Chciałbym zobaczyć teraz minę Zimona. A najlepsze jest to, że ten Edgar myślę, że może dać nam nawet puchar i zwycięstwo, bo póki co wygląda to świetnie. Dużo będzie zależeć właśnie od gry Gero na Edgarze. Ach, malutko zabrakło. To co powiedziałem, będzie wzięty slow, nie jest wzięte leczenie. Nie cieszmy się za wcześnie jeszcze, bo sytuacja jest ciężka, zwłaszcza teraz i widzicie, natychmiastowa reakcja, ale teraz miał bardzo dobrze. Raczej Spike zostanie zabity teraz. Edgar jest mega, dobry Edgar jest mega skillową postacią. Kiedyś był mocniejszy, to już nie jest to samo teraz. Barley jest bardzo, będzie full damage na save. Troszkę mało z tego wykrzesane, ale teraz zobaczmy, co robi nasza polska ekipa. Bardzo dużo obrażeń, 44%, ale my to możemy wszystko stracić bardzo szybko. Musimy się bardzo mocno temu bronić. Teraz zobaczcie, co się stanie. Tu musimy zabić tego Colta. Bardzo dobra reakcja Gero. Mamy 50%. Tam jest jeszcze pomalutko, obrażenia spadają. Na razie jesteśmy troszeczkę do przodu, ale to jest jeszcze za mało, żeby się cieszyć. Oczywiście terraforming cały zrobiony przez nowego. Ale niedobrze, zobacz co się teraz dzieje. No właśnie, może to być koniec naszej przygody, przynajmniej jeśli chodzi o to spotkanie. Niedobrze to wyszło. Mamy Edgara, musimy się obronić, a nie mamy jak się obronić.
Wiesz co, początek był obiecujący, to nawet tam wyglądało na tym Edgarze, jeszcze tutaj dużo tego damage'a na początku się udało zadać, ale niestety im dalej ten mecz się rozkręcał, to było coraz gorzej. Nie, kolego, musisz się nauczyć słuchać ze zrozumieniem. Edgar, dobry Edgar, grający na tak wysokim poziomie, musi być bardzo skillowy. Zrozum dobrze, co mówię. Edgar, oczywiście normalny Edgar, który jest brany, jest przez brany jest dość łatwą postacią. Ale że granie na najwyższym poziomie jest ciężkie. Przerwę, Veni. Spoko lecisz. Lecimy z kolejnym meczem, no trzeba się skupić, bo patrzcie, jakie jest nawalanie z tych rakiet od Rusa. Od razu mocno agresywnie i dobrze, Miał tutaj zdobyła pierwsze procenty. Nie ma co prawda Edgara w tym gronie, ale nowy razem z Miałem świetnie sobie radzą. 20% ponad już sejfu zbite. Gdzieś tam czai się jeszcze z tyłu. Wow, pięknie. Na odpowiedni moment. Idealny start, ależ ten safe jest obijany. No na to liczyliśmy, teraz tylko jeszcze dobrze zagrać w obronie. Nie spodziewał się tego Bobby, on nawet już nie używał chyba tego gadżetu, zostawił go sobie na później. No i udało się go tutaj sfragować szybciutko. Miał po raz kolejny bardzo agresywny. Pięknie! Coraz mniej życia, może jeszcze się uda przeżyć. Brawo Miał, ależ to ugrał. On już tak naprawdę miał 0 HP, a jeszcze zdołał zrobić bardzo ważnego fraga. Czy ty widzisz, co nowy robi na tym nowym, na tym rufie? Prawie każde trafienie jest trafne. Znaczy strzał. O kurde, no, to musi już być punkt dla Zety. Ależ fajnie teraz wygląda ta runda. Zupełnie inaczej niż ta, która była przed chwilą. Mocno teraz jeszcze będzie nawalane przez Rufsa. Bardzo ładnie to użył nowy. 8000 HP na sejfie. To jest jeden dobry atak Ems, taki solidny. I myślę, że to HP można całe będzie rozwalić. Albo nawet Gero niech tam się przyczai. Tylko pamiętajmy też o obronie. Tym bardziej, że zaraz się rozpędza. Nie! Doładowanie! Jeden atak Edgara. To jest jeden atak Edgara. Dosłownie 2 sekundy na sejfie. 10%. On jest niesamowicie mocny, ale jest pilnowany przez Spike'a, nawet zrezygnował ze swojego Hyper. Oj tak, Gero się tam czai, musi wybrać odpowiedni moment, właśnie teraz strasznie zasłania nam, kurczę, ta widownia, co nie jest fajne, to o czym mówiliśmy wcześniej. No ale zobaczmy też na środek, bo tutaj Miał coraz odważniej sobie podchodzi, bardzo ważna będzie ta walka na środku. Gero, jest, 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 jesteśmy, nie. Ajajaj. Ale jest Miał, jest! Tak, dał radę! Jest! Jeszcze jeden! Jedna runda dzieli nas od zwycięstwa. Proszę państwa, to się naprawdę może za chwilę wydarzyć. Dobra, ja muszę się inaczej tutaj dobrać do tego spotkania, na spokojnie. Oddychaj, Veni. Oj, oj, oj. Polska górą, lecimy, dobra, ja przełączam już tutaj! Jadna. Polska górą, lecimy, to jest bardzo ważny początek, co się tutaj stanie, zobaczcie, Gero od razu leci. Bardzo ładna gra na niego, jakieś obrażenia, niestety szybko, bardzo skontrolowany przez Sans, teraz będziemy mieli trochę problem. Barley został zostawiony, to mi się nie podoba osobiście. Nie możemy oddać tego setu, teraz panowie, wygrajmy teraz, teraz wszyscy kibicujemy, wszyscy robimy totalny spam. Pozytywny oczywiście spam, musimy tutaj to zrobić, nie możemy zostawiać Spike'a, halo! Nie możemy zostawiać Spike'a na sejfie, halo! O, co tu się stało w ogóle, gadżet! To nie tak miało wyglądać, to nie tak miało wyglądać, nie obronimy się przez tym tak. Jeszcze nie koniec jest, ale tylko 16%, teraz wszystko albo nic, teraz wszystko albo nic! Nie mamy niestety Edgara już, mamy 24%, oni nie mogą dopuścić nikogo do tego, brawo, brawo Miał, brawo Miał, mamy Gero, mamy Gero, mamy Gero, mamy Gero, mamy Gero, mamy Gero, brawo, 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 brawo! Jest! O mój Boże. O, niesamowite! Co się wydarzyło? Piękna historia pisze się na naszych oczach. 180, dobra, muszę jakiś oddech złapać. O mój Boże, po chłopakach nie wygląda, jakby wygrali mecz. 180. Co za moment. Ja żyję. Meta Division. O.
Że no, poniekąd stało się właściwie wszystko to, na co sobie życzyliśmy.